Cześć, witam, z tej strony Gordon. Dzisiaj postanowiłem przetestować pewną aplikację, którą znalazłem na swoim laptopie. Jest to laptop od MSI, GL73, więc już ten model z RTX-em. Ale zaciekawiło mnie coś, co tutaj znalazłem. Jest to MSI App Player. Wygląda to mniej więcej tak. I jest to, na dobrą sprawę, BlueStack. Kto się nie orientuje, BlueStack to jest emulator Androida pod Windowsem. I jest to trochę ten emulator na sterydach, bo odpalając grę, zainstalowałem tutaj Shadowgun Legends, dostajemy coś ciekawego na start. Wy tego nie widzicie, ale dostałem tutaj tutorial informujący mnie, jak są przypisane moje przyciski z klawiatury na ekranie. Zobaczmy teraz tak. Na początek weźmiemy play, weźmiemy pełny ekran. Będzie wygodniej. Normalnie myszką mogłem kliknąć w to play. Nie mam dotykowego ekranu tutaj żadnego. I ładuje mi się gra, wiadomo. Też nie widzicie tego, co to jest na nakładce. Na nakładce mam określone punkty, w których są napisane przyciski, które mam. Więc po lewej stronie mam WSAD. U góry mam przyciski 1 i 2, które będą odpowiadały za zmianę broni. Co nie działa tutaj chyba jeszcze tak dobrze, mi się wydaje. No i teraz tak. Po pierwsze WSAD. Jak widać. No. Działa. No A i D tak powiedziałbym średnio. No ale ogólnie responsywność jest. Idąc dalej, teraz jak się mam rozglądać? Jeżdżę kursorem, nic się nie dzieje, muszę dopiero kliknąć i wtedy się mogę rozglądać. No przy strzelaniu to było dosyć problematyczne. No ale dzięki temu mogę klikać cały nasz interfejs, ustawienia. Autofire. O, zostawmy. Zobaczymy, jak to się zadziała tutaj. Języka polskiego nie ma. No ale dobra. I co zrobić, żeby się rozglądać? Żeby nie trzeba było trzymać. Naciskam przycisk F1 i w tym momencie już moja myszka odpowiada za swajpowanie. I sadzik, lecimy. Odpalimy sobie jakąś misję, więc znowu muszę nacisnąć F1, żeby mieć kursor, kliknąć w misję tutaj, którą by sobie wybrać. Kampanię, Side Mission, Operation Assault, jakieś nieodkryte. Dobra, polecimy kampanię. A, potrzebuję wyższą rangę o jeden, więc a niech będzie tutaj. Dobra, nie opakowuję plecaka. Trudno, najwyżej jakiejś rzeczy nie znajdę. Tak, bo to jest dokładnie ta sama gra, którą mam na telefonie. Tutaj nie, że doszedłem do 13 poziomu tutaj. Grając na telefonie, zalogowałem się później tutaj na swoje konto i dokładnie mam to samo. Dobra, F1, mogę celować. Zobaczmy, rozdzielczość jest całkiem niezła. 1440. I tutaj. Musiałbym normalnie kliknąć w tą zębatkę. Teraz przytrzymuję przycisk E. Drzwi się otwierają. Wchodzę. Dobra, zabijamy go. Beczki, beczki, beczki. Uwielbiam czerwone beczki. No, automatyczne strzelanie jest takie, sobie bym powiedział. No, faktem trafia. Ale, no, wystarczy najechać na czerwoną beczkę i od razu wszystko wybucha. Możesz ty. Tak, dwa razy kliknę S, to stawiam wieżyczkę. Pytanie, jak rzucić granat, bo niestety... Nie. Wow. Następny się pojawia. Bo niestety nie mam tam z automatu przypisanego żadnego przycisku. Pewnie musiałbym ręcznie pobawić się w konfigurację tego. Ale póki co, powiem wam, no jestem w szoku, jak wygodnie tutaj się steruje. Zmiana broni. Jeden. Przecież jak najbardziej możliwe. Beczka. Aha. Dobra. Dwuklik daje mi zooma. Prawym przyciskiem dwuklik. Lewy nie robi nic w tym momencie. No nie jest to już tak wymagająca gra zdecydowanie, jak wtedy, kiedy grałem na telefonie.
Na telefonie mamy też mniejszy ekran. Nie możemy strzelać z tak dużej odległości, bo nie widzimy po prostu przeciwników. No, też się może pojawić napis po prostu ineffective range, ale mam tutaj snajperkę, która teraz zdecydowanie będzie dużo bardziej efektywna. Tylko niestety problem jest z nią taki, że ciężko strzelić. Okej, zoomuję. Ale przycisk strzału jest pod F1. Więc tylko strzela mi non-stop, albo nie strzela w ogóle. Też będę musiał tam osobny przycisk przypisać. Albo jakoś to połączyć, żeby właśnie mój lewy przycisk działał tam. Bo w momencie, kiedy jestem w trybie strzału, i to jest strzał automatyczny, mój lewy przycisk nie jest potrzebny mi do niczego. Ciekaw też jestem, jak rozpoznają to gry typu PUBG. Na pewno przetestuję, ale nie na swoim koncie, bo nie chcę wyłapać bana. Contact Pilot for Extraction. Dobra, jak mam to zrobić? Aha, przytrzymuję E. Jasne, i misja jest za nami. Było to bardzo proste, bardzo szybkie. Zobaczmy, jaka moja była celność. 49%. Powiem wam szczerze, że to jest niezła celność. Na telefonie taką jest osiągnąć ciężko. Zwłaszcza, że trochę skopałem przy snajperce. 3 minutki, misja sam raz na raz, bym powiedział. Tak, tap tu, continue nie działa, kliknięcie nie działa. A nie, dwuklik działa. Myślałem, że będę musiał zrobić F1, najechać kursorem na to, żeby kliknąć. No dobra, zobaczmy, jak tutaj działa to w lobby jeszcze. Jak bardzo to przeskakiwanie jest uciążliwe, że muszę naciskać ten przycisk. No dobra, mogę skipnąć. Tak, wziąć nagrody. Super. Do 14 rangi jeszcze trochę, więc będę musiał wykonywać misje poboczne. Inwentory pełne. Dobra. Co my tutaj mamy? Czy mamy coś ciekawego? Nowa snajperka. O większej mocy. Dobra. Bierzemy ją. Ta... no... mniejsza moc od mojej. To jest uncommon, to jest rare. Zostawimy sobie rarkę. Co znaczy infuse? Mogę wrzucać tutaj. I wtedy mi zwiększyło jeszcze moc jej. Fajnie. Equip best gear. Zamienia mi oczywiście snajperkę. A w sumie może to nie takie złe. Będę miał lepszą celność. Póki co. No dobra. Tak to wygląda w tej chwili. Jak to oceniam? Może wyjdę sobie tutaj do App Playera. Jak to oceniam? Póki co w takiej grze, która to jest casualowy, single player, czasem może co-op, fajne, bo gry teraz mobilne naprawdę są coraz lepsze. Ta gra też nie jest taka zła. Niektóre side missions są po 3 minutki, bo to jest gra jednak na telefon, żeby sobie w kibelku szybko ograć. Ale dłuższe misje, już główne misje, no to są po 10-15 minut. W sam raz też, żeby sobie pyknąć. I ten App Player chyba się do tego sprawdzi. Jakość wideo całkiem niezła. 1440 na ekranie 1080 wygląda super. Grafika 3D generowała się w miarę płynnie. Nie było to może jakieś 120 klatek, ale naprawdę nieźle. Nie wiem, co mogę tutaj powiedzieć złego na ten temat. Na pewno trzeba trochę przypisać sterowanie, bo to, co było teraz podstawowe ze snajperką, zdecydowanie tragedia. Używanie innej broni niż główna moja słabo. Też granatu nie mogłem rzucić, mogłem tylko rozstawić wieżyczkę. Ale poza tym ja jestem na tak. Znaczy, jestem na tak, jak to działa. Niekoniecznie polecam i promuję oszustwa tego typu. Na pewno nie w grach multiplayer, ale na singla jak najbardziej. Dzięki. Cześć.